Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór w podcaście Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu serwisu gamemusic.pl. Z tej strony internetu wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Z tej strony wkłania się w pas Mariusz Borkowski. Mam cię włączonego na kamerce i nie widać, żeby się kłaniał. Okłamujesz naszych słuchaczy. Oficjalnie to mówię. Kłaniam się. Teraz to widać. Jak obiecujemy, jak będziemy mieli kamerki już takie zamontowane, będzie wszystko profesjonalnie. Full HD. Będzie można 4K nawet może. Na YouTubie i będziecie mogli zobaczyć oficjalnie, czy Mariusz się kłania, czy nie. Mario, my nagrywamy ten podcast pod koniec marca, a on zostanie opublikowany jakoś na początku kwietnia. To już jest czwarty miesiąc 2021 roku. No, ósmy odcinek podcastu. Już tak, wiesz, już tuż za rogiem witamy dziesiąty odcinek. Kiedy to zleciało? Mój Boże, niesamowite. Ale słuchaj, popatrz, jaki to był piękny czas. Te wszystkie podcasty z naszymi gośćmi, których serdecznie pozdrawiamy. No i też zachęcamy was serdecznie do subskrybowania naszego podcastu zarówno na Spotify, na Apple Podcast, no i też na YouTubie jesteśmy. I też bardzo wam serdecznie dziękujemy za wszystkie wskazówki, komentarze, lajki, dislajki, bo one są też jakby dla nas bardzo ważne, bo pokazują to, czy to, co robimy, wam się podoba. Tak więc bardzo dziękujemy. A na razie wszystko wskazuje na to, że wam się podoba i za to na razie, cóż, można powiedzieć, dziękujemy i prosimy o więcej. Ale tak, żeby nie popadać w samozachwyt, może przejdę dalej. Mariusz, co tam u ciebie słychać? Słuchaj, czekaj, ja chyba w ostatni, nie wiem, czy to w ostatnim podcaście, czy to było w jakimś tekście chyba, już wiem, napisałem, no bo już przyznaliśmy nagrodę, tak? Album roku 2020 według redakcji gamemusic.pl. No i wiemy, że mnóstwo świetnych gier w tamtym roku było, no dosłownie wysyp, tak? Święty Mikołaj rzucał na lewo i prawo tymi prezentami. No, ale wiemy, jak finalnie też te ścieżki dźwiękowe niektóre brzmiały, to znaczy było pozytywne zaskoczenie, momentami takie lekkie skrzywienie, tak jak, wiesz, jak babcia kiedyś dawała takie lekarstwo, takie to, no, kręciliśmy trochę nosem. Może to nie jest kwestia już tego, że mamy jakieś tam wygorowane podniebienie, albo jakieś mamy duże oczekiwania, ale jednak czekamy na jakieś takie ścieżki dźwiękowe, które gdzieś tam nas troszeczkę wewnętrznie poruszą. No i też to jest związane z tym, że same gry ogrywamy, bo to nie jest też tak, że recenzując ścieżki dźwiękowe my w te gry nie gramy, wręcz przeciwnie, gramy i później sprawdzamy też, jak ta muzyka zarówno w grze i poza grą się sprawdza. Natomiast wracając szybko do twojego pytania, no i ten rok trochę będzie posuchą. No, ja to czuję i chyba przewiduję, tak, że to będzie taka posucha. Tak było, tak będzie, no bo te gry, które wyszły w ubiegłym roku, powstawały, no cóż, znacznie wcześniej, czyli przed tym okresem pandemicznym, no a ten rok będzie, no, ciężki. I to chyba nawet wielokrotnie o tym mówiliśmy, bo jest wiele tytułów, które zaczęły powstawać jeszcze przed pandemią, ale kończyły swoje prace już w roku 2020, no, kiedy ta praca była dosyć trudna. Tak, i sądzę, że ten rok, już to kilkakrotnie wspominałem, będzie należał do Nintendo, ale też będzie należał do niezależnych produkcji. O tym kiedyś może po prostu w którymś tam z odcinku możemy o tym porozmawiać. Natomiast kiedy przygotowywałem podsumowanie miesiąca marzec, jeżeli chodzi o ścieżki dźwiękowe, które pojawiły się między innymi na Spotify, to playlistę możecie też pod gamemusic.pl przesłuchać i także inne też podsumowania. I ja zazwyczaj sobie robię takie zestawienie wszystkich takich albumów, które mają jednak coś ciekawego do powiedzenia. No to przesłuchałem dwa albumy i to są
produkcje kompletnie niezależne, małe, no może z wyjątkiem jednej, która jest taka powiedzmy średnia, chyba z takim średnim budżetem. Dobrze, no to tak, pierwszy album do gry Seizable z muzyką Jamala Greena. Jak ja bym miał coś powiedzieć o tej muzyce, no to pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to jest miniaturowa muzyka do niewielkiej produkcji, w której, wiesz, przesuwamy elementy krajobrazu i rozwiązujemy przez to logiczne zagadki, tak? Mamy bardzo taki mały teren, gdzie za pomocą palców, bo to jest taka, powiedzmy, gra na tablety i na komórki, też na komputer się pojawiła, no to jesteśmy w stanie poprzesuwać takie elementy i ona jest taka typowo logiczna gra. No i tutaj jakby sama muzyka w odbiorze jest naprawdę dość minimalistyczna, nawet bym powiedział taka wręcz uspokajająca, z nielicznymi takimi melodyjnymi momentami. No i to jest album, sama muzyka, godna polecenia wszystkim osobom szukającym w muzyce takiego wyciszenia, czyli sądzę, że to by się spodobało. Spodobała ta muzyka, no bo wielokrotnie już wspominałeś, że szukasz czasami, żeby się tam troszeczkę zrelaksować, odciąć od tych takich, powiedzmy, codziennych obowiązków. Tak więc jakby tutaj sądzę, że takim słuchaczom na pewno się taki soundtrack spodoba. I drugi tytuł, no to jest Teratopia. Mam nadzieję, że nie przekręcę nazwiska tego kompozytora. On chyba jest z Ameryki Południowej. To jest Ariel Contreras-Gueal. Tak, o, sądzę. Matko, okay, o, tak sądzę. Naprawdę, nie wiem. Dostajesz nagrodę. Dziękuję, dziękuję. O, no i co? Bardzo, ale na serio, bardzo rytmiczna, kolorowa, kolorowe utwory przepełnione barwnymi takimi motywami okraszającymi również sam kolorowy świat, no bo sam tytuł jest produkcją taką platformową przeznaczoną dla młodszego odbiorcy, zaś sama ścieżka dźwiękowa no, zaskakuje taką swoją rytmiką oraz paletą utworów, które no, zostały nagrane przez organiczne instrumenty. Tam słychać różnego rodzaju instrumenty pokroju, jak nie bębny, gitary, flety i tutaj mógłbym dalej wymieniać. No i jakby klimatem muzyka przypomina mi bardzo takie jarmarczne kapele z Bałkanów. Taka naprawdę idealna muzyka do potańcówek. I jeżeli ktoś szuka faktycznie takiej dosyć rozrywkowej muzyki, chciałby się troszeczkę porozruszać, to sądzę, że właśnie muzyka do tego tytułu jak najbardziej tutaj z tego miejsca polecam. Paweł, a jak u ciebie w takim razie? Czego ale słuchałeś? Ale spokój. Znaczy, to co powiedziałeś, że ostatnio szukałem właśnie takich albumów uspokajających, a u mnie ostatnio zrobiło się jakoś tak troszkę nerwowo, więc te albumy mi trochę pomogły, ale zrobiłem też pewien skok w bok, bo wróciłem do pierwszego teasera nowych Żółwi Ninja. Tak, czyli klasyczny beat'em up, jaki pamiętam z czasów Pegasusa, w który graliśmy razem z bratem. I na tę okazję wróciłem do słuchania muzyki z tych gier, które pojawiły się na Pegasusa. Odcinam się od pierwszych Żółwi Ninja, bo to było takie semi-RPG przygodowe coś i to był tak bardzo średnio udany tytuł. Pamiętam, że byłem strasznie się wkurzałem, denerwowałem, frustrowałem. Nie mogłem tej gry przejść, bo była po prostu trudna, źle zaprojektowana, ale już druga część to było coś, w czym się zakochałem, no i część trzecia, czyli stworzona już bezpośrednio na Pegasusa, a chwilę pogadam o części drugiej, to jest właśnie taki klasyczny beat'em up pod tytułem idziesz w prawo i naparzasz w przeciwników. I ta dynamiczna muzyka. Oj tak, ta dynamiczna muzyka i to jest ciekawostka, bo muzykę na Pegasusa stworzyła Yasuhiko Mano. Ona sama stworzyła po prostu muzykę, stworzyła, a raczej stworzyła na nowo muzykę na Pegasusa, która pierwotnie ukazała się wcześniej na maszynach arcade. I myślę, że te arcade'owe brzmienia były zdecydowanie lepsze. Za muzykę
muzykę do arcade'owej części Żółwi Ninja stworzyły takie osoby jak Kozen Nakamura, Mutishiho Izumi oraz, i to jest ciekawostka, Miki Higashino. Pamiętasz to nazwisko? Znasz to nazwisko? Tak, tak, ale teraz sobie staram... Nie znasz. Nie. Nie kłamuj mnie. Nie. To jest osoba, która później przez kilka lat była związana z serią Suikoden. No, Paweł, no i widzisz... I co robisz takie duże oczy? A kto ma ścieżki dźwiękowe na półce? No oczywiście, że kojarzę jak najbardziej. To jest twoje... Słuchaj, żebyśmy się tutaj nie rozgadywali, to wiem, że to drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, to jest ulubiona seria Pawła, tak więc no... Tak jest, więc pewnie wielokrotnie do niej wrócę. Ale jeszcze wracając właśnie do Wojowniczych Żółwi Ninja, ta wersja arcade'owa, no oczywiście brzmiała lepiej, no bo cóż... Porównanie między wielką maszyną a małym pudłkowym nesikiem czy pegazusikiem, no raczej porównania nie ma. No ale faktem, że moja pierwsza styczność z Wojowniczymi Żółwiami Ninja była właśnie na Pegasusa. Świetna seria, fantastyczna, świetnie się przy niej bawiłem, muzykę pamiętam do dzisiaj. I liczę na takie same uczucia, może nawet więcej, kiedy wyjdzie kontynuacja i to będzie już niedługo, przynajmniej mam taką nadzieję. Gruba adrenalina nas czeka. Druga rzecz, Mario, nagrywamy ten podcast w dniu szczególnym, ponieważ dzisiaj wyszła muzyka do Bravely Default 2 na Spotify i Apple Music, czyli mam w końcu okazję posłuchać, co tam Remo wymyślił nowego. Tak, ty się uśmiechasz, bo ty już wcześniej słyszałeś muzykę, grałeś już w grę oczywiście, za co się nienawidzę. Wszystko w swoim czasie, Paweł. Ty możesz chyba więcej powiedzieć o muzyce samej, bo ja przesłuchałem ten album sam po raz pierwszy i na razie po raz jedyny i słyszę, że Revo wrócił do korzeni, czyli do tej pierwszej części. Zresztą jest kilka takich motywów, które melodyjnie są kropka w kropkę takie same jak w pierwszej części. Pamiętasz motyw bitewny? Tak, jak najbardziej. Te pierwsze 2-3 sekundy dosłownie to jest kropka w kropkę to, co było w pierwszej części. A czy ja tutaj nie będę się za bardzo rozgadywał, ja odsyłam do swojej recenzji, którą możecie przeczytać na gamemusic.pl i tam trochę więcej na ten temat napisałem, ale to, co ty powiedziałeś, że jakby wrócił do korzeni, owszem, wrócił, jednak ja bym tutaj zauważył, że on... Nie wiem, czy to były wytyczne od producentów od Square Enix, czy on, nie wiem, sam na to wpadł, ale tam słyszałem duże nawiązania do 9. odsłony Final Fantasy. Nie wiem, czy ty to odczułeś, ale tak jest. Przesłuchaj sobie jakby... Muszę też raz sprawdzić. Przesłuchaj sobie szczególnie... Znaczy teraz ci po tytule nie powiem, który to dokładnie był tytuł, ale tam jest jeden taki tytuł, który może nie jeden do jednego jest takim, powiedzmy, wierną kopią jednego z utworów z kolei skomponowanego przez Uematsu do ścieżki dźwiękowej do Final Fantasy IX, ale jest coś takiego, że tam faktycznie czuję te inspiracje. Poza tym jak każdy motyw bitewny się kończy, to nie wiem, czy zauważy... Nie, przepraszam. Jak się zaczyna, to jest taki dźwięk, który dosłownie jest wyjęty z Final Fantasy IX, jak się walki zaczynały. Taki dźwięk. Jakby przesyłaj sobie, porównaj, ale faktycznie... Ja muszę sprawdzić, bo Final Fantasy IX to jest jeden z moich ulubionych. Nie. To jest kwintesencja. Uważam, że to jest kwintesencja. To jest wszystko, co było najlepsze kiedyś w starych Final Fantasy. To jest to, co kiedyś Sakaguchi mówił, że Final Fantasy IX jest najbliższe temu, co chciał zrobić w całej serii. Że jest najbliższe i nie tylko jemu sercu, ale to, czym miało być Final Fantasy od samego początku. Ale to wiesz co, zostawmy sobie to może kiedyś na temat ogólnie o muzyce do Final Fantasy, bo teraz jak się zaczniemy rozgadywać, to... Ktoś kiedyś nam zaproponował, żebyśmy mówili o każdej kolejnej odsłonie Final Fantasy. O, mamy materiał na kilkanaście odcinków. Challenge accepted, ale nie dzisiaj. Bo sądzę, że dzisiaj mamy bardzo ważny temat, który troszeczkę nas zainspirował do tego, że chcieliśmy to nagrać i porozmawiać o tym. Natomiast tak jak powiedziałem, o Bravely Default zapraszam serdecznie do przeczytania recenzji, gdzie więcej poznacie jakby
mojej opinii na temat samej muzyki, bo tutaj jakbym nie chciałbym się powtarzać i też bym nie chciałbym waszego czasu zabierać dzisiaj. No ja również do przesłuchania samej muzyki, a ja za grę bladego pojęcia nie wiem, kiedy się za nią zabiorę, bo mam wielką kupę wstydu, która... Ty masz zafoliowane Xenoblade'y, tak, o czym my tutaj mówimy. Otfoliowałem, przepraszam cię bardzo, ale sobie czekają. Gratulacje, wirtualne oklaski. Czekają na lepsze czasy. No właśnie, Mariusz, bo mamy początek 2021 roku. To jest taki czas, kiedy media i w ogóle cała branża podsumowuje to, co się działo rok wcześniej. I taką formą podsumowań są wszelkiego rodzaju branżowe nagrody. Czyli tutaj mówimy o The Game Awards, o GDC, o BAFCie, o Golden Joystick. Nie GDC, nie GDC. Game Audio Network Gang. To też, tak. Mamy jeszcze oczywiście Golden Joystick, mamy jeszcze jakiś pierdylionych nagród, ale... Joystick, sorry ci przerwę, Joystick jest zazwyczaj pod koniec roku. Tak więc już był. Z tego co, jeżeli... Serio? Tak, Boże, sądzę... Sądzę, że tak. Joysticki już zostały rozdane. No, możliwe. No, za 2020 rok. Ostatnio taką naprawdę dużą nagrodą, o której będziemy rozmawiać, to jest BAFTA. No i jeszcze jest oczywiście Gang, tak zwany, o którym przed chwilą dosłownie wspomniałem. Dokładnie. I będziemy... Będziemy rozmawiać o tych nagrodach, bo no cóż, te najważniejsze... Zburzyliśmy się. Ale zanim się zburzyliśmy, no cóż, usiedliśmy przed ekranami komputera i zobaczyliśmy te wszystkie rozdania. Te najważniejsze, najbardziej istotne rozdania nagród. Oczywiście nas najbardziej interesowały te dotyczące muzyki i sound designu. I pogadamy o trzech takich konkursach, chyba najważniejszych, najistotniejszych przynajmniej dla kompozytorów i dla dźwiękowców. Tak mi się przynajmniej wydaje. A czy, sorry, Paweł, ja ci przerwę, bo ja bym też chciał sprecyzować naszym słuchaczom, bo z tych nagród, jak sami wiecie, jest mnóstwo. Mnóstwo, i tak. Znaczy te trzy takie konkursy, które myśmy tutaj wytypowali, czy to powiedzmy imprezy, bo to lepiej chyba brzmi, że to są takie imprezy, gdzie są rozdawane te nagrody, to braliśmy pod uwagę jakby doświadczenie, jak one są ważne dla samej branży gier wideo, bo wiemy, że jest naprawdę bardzo dużo tych nagród i ciężko byłoby w ciągu godziny poświęcić na to, żeby może nawet nie połowę, ale jedną trzecią omówić. Tak więc uznaliśmy z Pawłem, jeżeli chodzi o samą muzykę i sound design, no to te trzy imprezy są naszym zdaniem najważniejsze w branży, mhm, o których teraz porozmawiamy z Pawłem. Dokładnie. Najważniejsze, najistotniejsze, które, no cóż, mają wzięcie i o których, no można powiedzieć, rozmawia się przy kawie. I zaczniemy od pierwszej takiej imprezy. Wiem, Mariusz, o której chciałbyś rozmawiać na samym początku, ale do tego dojdziemy później, bo to jest taka, to co powiedziałeś, nie to wiem, jest taka impreza, nie która nas zburzyła. A to nie, ja zaczniemy... sobie to na sam koniec zostawiłem. Dokładnie, to sobie zostawiam na sam koniec, ale zaczniemy od takiej imprezy, która się odbyła również na początku roku, również jest najistotniejsza, jedną z istotnych i jest to oczywiście The Game Awards. Czyli to jest taka impreza, w której wybierają grę nie jury, ale można powiedzieć szerokie grono graczy, influencerów, dziennikarzy, czyli wszyscy święci związani z grami. A to nie jest tak, że też dają możliwość graczom głosowania, bo z tego co sprawdziłem, to gracze głosują w różnych kategoriach. Tak, to mówię. Gracze, influencerzy, dziennikarze, wszyscy tak naprawdę, którzy interesują się grami, interesują się muzyką, do gier również, o tym będziemy mówić, mogą oddawać swoje głosy. Oczywiście są gry nominowane i są głosowania. Zacznę może od samego początku, czyli kto został grą roku według The Game Awards. Statuetkę The Game Awards w kategorii gra roku została przyznana grze, no jak żeby inaczej, The Last of Us Part 2 od Naughty Dogs. Mario, tak w bardzo skrócie, jakbyś powiedział, zasłużenie, niezasłużenie?
Czy w tamtym roku to nie była moja najlepsza gra, na pewno, ale czy zasłużenie? Sądzę, że tak, bo poruszyła, mimo tego, czy tam różnych tych zawirowań niepotrzebnych wokół tej gry tak, i zawodu tak. przez graczy, ja się bardzo dobrze z tą grą bawiłem, mimo trudnego tematu, jaki tam został poruszony. Tak więc są, nie, zasłużone, w pełni zasłużone. No ja mogę powiedzieć, nominowani byli Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons i właśnie The Last of Us Part 2. No z Mariuszem się mogę zgodzić. To jest tytuł, który jeszcze przed premierą wywołał duże poruszenie i pamiętam, że w internecie została wywołana ogromna dyskusja, to raczej jest zbyt delikatne określenie, ale no wrzawa była duża wokół tego głosowania. Jeśli kogoś interesuje ten temat, mogę odesłać do miliona innych publikacji na ten temat, ale jeśli jakby ja mogę powiedzieć to, co powiedział Mariusz, myślę, że to jest tytuł zasłużony, bo to jest naprawdę duży, udany, no i również w pewnym sensie również idealny tytuł, ale gdybym miał wybierać swoją grę roku spośród tych nominowanych, może Animal Crossing. Ja to mówię szczerze, ja to mówię naprawdę szczerze. To jest tytuł, z którym spędziłem czas. A co ja mam powiedzieć? No tak, no co ty możesz powiedzieć, jasne. Lecimy, Mariusz, do kategorii, która nas najbardziej interesuje, czyli najlepszy soundtrack. I tutaj nominowani byli Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps i i The Last of Us Part 2. I tutaj statuetkę przyznano grze Final Fantasy VII Remake. Co, chcesz, żebym to skomentował, tak? Ja muszę zabrać myśli, bo znowu dostanę W kilku słowach powiem. Powiem tak... Bo to, jak już powiedziane, zostało przed chwilą, głosowali gracze, no wszyscy, którzy jakby grali w tą grę. I z mojej perspektywy, czy ta nagroda była zasłużona? Nie, a powiem wam dlaczego. Ja na przykład wiem, że to też tak zabrzmi, no ja niestety w grę samą nie grałem, bo uznałem, że poczekam, jak zostanie całość jakby wydana, natomiast bez zastanowienia kupiłem limitowaną edycję ścieżki dźwiękowej, bo jestem kolekcjonerem i ogromnym fanem Final Fantasy VII i niezależnie od tego, jakie są głosy wokół tej gry, że no jest taka, jaka jest, budzi zachwyty. Ty, Paweł, oczywiście za chwilę będziesz mógł trochę więcej na ten temat powiedzieć. Ja powiem, dlaczego nie, bo ja uważam, że ja bym to tak rozdzielił, bo tam jest bardzo dużo aranżacji starych dobrych utworów z Final Fantasy VII skomponowanych przez Uematsu i jest niewielka ilość nowych utworów bezpośrednio napisanych przez zespół odpowiedzialny za muzykę, w tym m.in. Masashi Hamauzu. Jakbyśmy oddzielili, dosłownie, słuchajcie, jakbyśmy oddzielili te aranżacje, czyli te oryginalne kompozycje od tych nowo skomponowanych, w żadnym wypadku by nie dostała ta ścieżka dźwiękowa. Czyli dla mnie to jest troszeczkę takie mimo tego, że doceniam tą muzykę, bo są tam niektóre utwory, które mi przypadły do gustu, mimo tego, że w samą grę nie grałem. Ja niestety, no, może nie jestem odpowiednią osobą do tego, żeby teraz się jakoś specjalnie wypowiadać, bo w samą grę nie grałem. Ja tylko bardziej patrzę z perspektywy tej muzyki, którą słuchałem. I sądzę, że też sentyment graczy gdzieś tam wzbudził to, że w końcu Final Fantasy dostanie jakąś nagrodę, bo jak dobrze pamiętam, w tej kategorii żadna odsłona Final Fantasy nie dostała nagrody za muzykę, tak więc może gracze, nie wiem, uznali, że teraz najwyższy czas. Ale tak jak mówię, to jest moje subiektywne jakby tutaj odczucie i tak powiedziałem, jakbyście oddzielili te świetne momentami jakieś tam aranżacje tych znanych, popularnych utworów skomponowanych przez Uematsu i postawili tylko i wyłącznie te nowe utwory, które moim zdaniem są naprawdę przeciętne, momentami są przeciętne i ciężko, no ciężko się ich słucha, no to w żadnym przypadku ten album by nie dostał.
kto by miałby dostać, to miałbym tam dwóch faworytów. Wspomniany przez Pawła Hades, Darrena Korba i Orion the Will Wisp, czyli Garetha Cockera. Te dwa tytuły, sądzę, że ktoś z nich zasługuje na to, żeby dostał tą nagrodę. Tyle ode mnie w skrócie, Paweł. Znaczy, ja mogę powiedzieć w ten sposób, bo w grę grałem, bo musiałem napisać recenzję oczywiście. Tak, tam musiałeś, z przyjemnością to zrobiłeś. Nie, z przyjemnością? Nie, okej, jasne. Ja czerpałem ogromną przyjemność grając z Final Fantasy VII Remake. Myślę, że to jest taki remake, na który gracze czekali, fani czekali. To jest remake, o który nic nie robiłem tak naprawdę. Wszystko prawie jest idealne poza takimi drobnicami, jak na przykład średnio przeciętna grafika, ale to musiałbyś, nie wiem, kamerę specjalnie ustawić pod, nie wiem, pod jakąś ścianę albo pod jakąś kupę śmieci, żeby zobaczyć, że tekstura jest bardzo niskiej jakości. Zbyt dużo takich bardzo przeciętnych misji pobocznych i końcówka, która była troszkę dla mnie dziwna, troszkę niezrozumiała. I moim zdaniem gra powinna się zakończyć troszkę inaczej, no ale okej, sama gra, mówię, wyglądała fantastycznie, zjawiskowa, z tą muzyką to już kompletnie, bo to przypominało, w niczym nie przypominało tego JRPG-a z 97. To był tak naprawdę, w to co ja grałem, to był tak naprawdę film akcji i muzyka idealnie tam pasowała, ale to jest to, co ty, Mariusz, powiedziałeś, że ta muzyka do Final Fantasy VII pojawiała się wszędzie, na każdych nośnikach, w różnych aranżacjach, było tego od groma. Tak? My przesłuchaliśmy chyba wszystkich możliwych aranżacji, jakie istniały na tym Westpadole. I to jest trochę odgrzewanie Corteletta. To jest mielenie cały czas tego samego i to, co ty, Mariusz, powiedziałeś, że są tam nowe kawałki. Ja to wiem i pamiętam, że ktoś mi zwrócił uwagę na to, że są tam te nowe kawałki, że to nie jest, że to nie jest tylko przerabianie, tylko umacu. No tylko fakt faktem, no ja w tej recenzji może poświęciłem jedno, dwa zdania, bo to, co mówisz, one były no średnie. One tam średnio spasowały do czegokolwiek. Czy w grze ich prawie tak naprawdę nie zauważyłem, a na tym albumie odstawały bardzo, bardzo od normy. Także jeśli miałbym osobiście wybierać spośród tych album roku, to skłaniałbym się ku twoim tak naprawdę wyborom, czyli Hades, Ori, może The Last of Us, ale to jest tak naprawdę ostateczność. Raczej bym się skłaniał właśnie ku Hades i Ori The Will of the Wisps. Mario, przejdziemy do kolejnej kategorii, czyli najlepszy audio design. Ty możesz więcej na ten temat powiedzieć. To już ci od razu mówię, więc szykuj strony głosowe, a ja powiem, kto był nominowany. Nominowani byli Doom Eternal, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 i The Last of Us Part 2. No i właśnie ten ostatni tytuł otrzymał statuetkę w kategorii najlepszy audio design. Mario, oddaję ci głos. Jasne, z tych spośród wszystkich, które wymieniłeś, każdy na pewno miał oryginalny na swój sposób ten sound design. Sądzę, że The Last of Us poszedł troszeczkę o jeden krok dalej, to tak samo jak to zrobił Death Stranding w 2019, o którym już mówiliśmy z Pawłem w piątym odcinku naszego podcastu z Michałem Korniewiczem, którego serdecznie pozdrawiamy. I z Bizą też mówiliśmy o tym audio designie naszą koleżankę Izabelę Besztochę pozdrawiamy z redakcji, która bardzo no tutaj i oczywiście odnosimy również na link do YouTube'a. Zgadza się, ja tylko dodam, to znaczy wiesz, z mojego, bo ja zazwyczaj gram na słuchawkach, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żeby większą uwagę przez to zwrócić na muzykę i na sound design, i później w opcjach sobie ustawiam taką regulację, żeby bardzo na pierwszy plan wysunąć te dwa elementy audio, tak? Czyli ta muzyka i ten sound design. Ja się naprawdę nie będę tutaj rozwodził na temat tego sound designu, bo Iza już wielokrotnie o tym pisała w różnych artykułach i tutaj jakby was odsyłam do tego, żebyście na naszej stronie przeczytali,
Ja powiem że było dużo elementów tam, nie wiem czy słowo rewolucyjne to jest dobre stwierdzenie, ale na pewno coś, kto wcześniej za bardzo tego nie zrobił. To znaczy wiadomo, że przy takich ogromnych, dużych produkcjach zespoły stać na to, żeby te dźwięki były jak najbardziej organiczne, czyli poświęcają niebywałą, ogromną ilość czasu do nagrywania tych dźwięków, żeby one brzmiały tak, jakbyśmy słyszeli w codziennym naszym życiu, a nie są to jakieś tam samplowane bądź z jakichś bibliotek wyciągnięte. Dlatego bardzo tym bardziej to doceniam. No i ja już tam nie będę zwracał uwagę na to, że tam postawili na tą przestrzenność tych dźwięków, na przestrzenność tego jakby tego otoczenia, bo tamte otoczenie jest w miarę duże, no bo poszli teraz The Last of Us dwójki poszli no w taką powiedzmy troszeczkę Te obszary są tam o wiele, wiele większe niż to w porównaniu było do pierwszej części. Zresztą to się nauczyli na Uncharted 4, czyli tam, gdzie też były takie, ale pamiętasz, te plansze były bardzo rozbudowane w stosunku do trylogii. Zgadza się. Tak więc dużo jest takich nowych elementów. Widać, że już tam pomijając to, jak udźwiękowili broń białą, broń palną, odgłosy natury, co tam jeszcze mógłbym tutaj dodać. No jest dużo, dużo elementów, ale nie jest to czas i miejsce, żebym się teraz jakoś specjalnie na ten temat rozgadywał, dlatego na pewno zgadzam się z tą nagrodą i tutaj, jeżeli byście chcieli troszeczkę więcej pozyskać jakichś informacji, to odsyłamy was bezpośrednio na stronę, gdzie znajdziecie takie teksty, między innymi napisane przez naszą koleżankę Izę. Koleżankę, dokładnie. To było The Game Awards, czyli taka impreza, gdzie każdy gracz mógł wziąć udział. Tak, tylko że ja bym jeszcze dodał, ktoś z założycielem i kiedy był. Czy ty pamiętasz, ktoś z założycielem i kiedy powstał Game Awards? I czym są Game Awards? Bo ja też, może niektórzy z naszych słuchaczy i słuchacze może nie znają tej nagrody, bo wiesz, my mówimy teraz o The Game Awards. Ja mogę powiedzieć, to jest pierwsze rozdanie The Game Awards było w 2014 roku, jeśli dobrze pamiętam. Bo zmienili nazwę. Tak, zmienili nazwę. Wcześniej ta nagroda nosiła nazwę Spike Video Games Awards. To był chyba, nie pamiętam, czy to nie było chyba najstarsza nagroda. Jedna z najstarszych, chyba 2003-2004 rok. Tak, okej, tak, 2003, jasne. I to były nagrody przyznawane przez amerykańską stację telewizyjną, Spike TV. Pamiętasz, to były te piękne czasy, kiedy jeszcze istniały telewizje, stacje telewizyjne poświęcone grom wideo. Programy, tak. I programy, dokładnie. I w 2014 roku nazwa została zmieniona. Pierwszą nagrodę, w ogóle założycielem całej tej imprezy był, przepraszam jeśli pomylę imię i nazwisko, Geoff Kingley? Czy dobrze wymawiam jego imię i nazwisko? Mam nadzieję, że tak. W 2014 roku tytuł gry roku został przyznany grze Dragon Age Inquisition. I tyle pamiętam. I od tamtej pory Geoff Kingley prowadzi całą uroczystość. Jest to chyba jedno z większych takich imprez, takie święto graczy i w ogóle. Ja bym to jeszcze tak szybko dodał kilka słów. On jest ogólnie założycielem tego. On się zdecydował na to, że chce, żeby powstały taka impreza, która spaja wszystkich z branży i która pozwoli uczcić tej rok ciężkiej pracy tych deweloperów i podzielić się tymi informacjami. Wiadomo, że ona teraz bardzo, bardzo stała się komercyjna, bo ostatnia odsłona gdzieś miała wynik wyświetleń około 9 milionów. To jest ogromna ilość, no ale też wiemy, w jakich czasach teraz oglądamy takie programy. No i jest porównywalnie duża już teraz do Oscarów. Jest ogromnie dużo. Nie wiem, czy to nie jest, jakbym miał powiedzieć, nie wiem, jakaś taka pierwsza piątka nagród, gdzie się rozdaje,
i które są najważniejsze i które mają jakieś, powiedzmy, właśnie, bo to też o tym za chwilę będziemy rozmawiać, czy to ta nagroda ma faktycznie jakieś znaczenie, no ale... Czy w ogóle te nagrody mają znaczenie, ale o tym... Tak jest, o tym będziemy później rozmawiać. To jest bardzo ważna nagroda na pewno w całym przemyśle, no bo tam duże nazwiska też się pojawiają. Mhm. Dokładnie. I tym pięknym akcentem kończymy The Game Awards i przejdziemy do kolejnych rozdań nagród, które troszkę nam podniosły ciśnienia, przynajmniej mi. Mówię oczywiście o BAFTA Games. Jest to nagroda przyznawana przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych i nagroda związana z branżą gier została po raz pierwszy przyznana w 2004 roku, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, pamiętam, za 2003, tak, za gry. Mhm. Tak, dokładnie. I pamiętam, że najwięcej wtedy statuetek zyskało GTA Vice City, czyli drugi mój ulubiony tytuł serii GTA. Pierwszym jest oczywiście San Andreas, bądźmy szczerzy. Dlaczego mówimy o BAFTA? No cóż, zacznę może od najmniejszej rzeczy. Grą roku została gra Hades, która otrzymała dużo statuetek w tym roku w BAFCie. Dostała za co? Za osiągnięcia artystyczne, chyba za narrację, jeśli dobrze pamiętam. Nie, za pierwszą rolę, tak? Główną rolę, tak. Za główną rolę, no i oczywiście najważniejsze, jeszcze za game design, no i oczywiście statuetka dla gry roku, czyli można powiedzieć Hades pozamiatało cztery statuetki zgarnął. Dokładnie. Ale przejdziemy do najbardziej soczystej nagrody, czyli najlepsza muzyka. I tutaj gry, które zostały nominowane do tej kategorii to Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us Part 2, Ori and the Will of the Wisp, Sackboy, A Big Adventure i Marvel Spider-Man Miles Morales. Mario, wiem, że ty się śmiejesz, ale musimy to jednak powiedzieć. Słuchajcie, nagrodę BAFTA w kategorii najlepsza muzyka została przyznana grze Marvel Spider-Man Miles Morales. Jak wyszła Jessica Carey i odczytała z koperty, chyba miała tam jakąś kopertę. Tak, wcześniej zagrała taką rolę przy fortepianie. Tak. Tak, miała taką scenkę przy fortepianie i to było nawet śmieszkowe. Jessica Carey stanęła przed kamerą, powiedziała, jak ta nagroda jest ważna, bo jest ważna, bo to jest jedna z najstarszych nagród i również prestiżowa BAFTA Games. I nagle słyszę z jej ust, że nagrodę w tej kategorii otrzymuje Spider-Man, Miles Morales, czyli 1/3 Spider-Mana, który wyszedł rok wcześniej. I powiem szczerze, mnie wtedy zatkało. Mnie wtedy bardzo zatkało. Jak spojrzałem na tę listę nominowanych, miałem tam chyba 2 czy 3 takie tytuły, o których bym powiedział, że spokojnie mogą statuetkę zdobyć. Myślę, że nawet Sackboy mógłby się o taką statuetkę pobić jak nic. A ten Spider-Man, powiem to tak, to był ostatni tytuł, ostatnia gra, o której bym powiedział, że mogłaby spokojnie tę nagrodę zdobyć. I tu dla mnie było potężne zaskoczenie. Oglądaliśmy tę transmisję na żywo z Mariuszem. Usłyszałem twoją reakcję, ty usłyszałeś moją. No ja wtedy byłem zszokowany, zatkało mnie mocno i chyba na Twitterze nawet to skomentowałem, że sama nominacja dla tej gry była dla mnie dużym zaskoczeniem, a co dopiero to, że dostała statuetkę BAFTA Games. Jak te emocje opadły, to powiedziałem, że to jest chyba coś niemożliwego, że to jest właśnie ostatni tytuł, o którym powiedział, że ma naprawdę świetną muzykę. A co, chcesz, żebym coś powiedział teraz? Weź ty, ratuj mnie. No ja za chwilę coś powiem. Okej, widziałem reakcję na Twitterze i tak jak mówię, ja byłem w szoku, ja byłem w ogóle, o co chodzi? Tam było mnóstwo, tam były, mówię, przynajmniej 3 gry, które spokojnie mogłyby powalczyć o tę statuetkę.
widziałem reakcję na Twitterze i ja byłem zszokowany i patrzę i ktoś, Boże, nie pamiętam tylko nazwiska tego człowieka, jeden z kompozytorów powiedział, że to jest że to jest coś fajnego, że tam oczywiście pogratulował wszystkim kompozytorom i powiedział, że muzyka z tej gry jest po prostu fenomenalna, niezwykła, wspaniała. Ja uwielbiam Spidermana, lubiłem tą pierwszą część stworzoną przez Insomnia Games. Nie grałem jeszcze w tę drugą część, przyznaję, ponieważ raz, że nie mam PlayStation 5, a myślę, że to jest właśnie taki tytuł, w który wypadałoby na tej konsoli zagrać, ale słyszałem muzykę i jakoś tak nie zrobiła na mnie jakiegoś takiego dużego wrażenia. Tak. A ty grałeś z tego Spidermana, który był na PlayStation 4? Grałem, tak. Na PlayStation... Jak tą muzykę pamiętasz? Powiem to tak, była bardzo filmowa. To była bardzo filmowa. W ogóle grając w całą grę czułem się, jakbym brał udział w filmie. Sama gra Spider-Man od Insomniac to jest taki Spider-Man, na którego ja czekałem, jako ogromny fan Spider-Mana. I muzyka do tego była, nie mówię, że fenomenalna, ale mówię, że naprawdę pasowało do całości, do całego game designu i nie tylko. A tutaj to miałem takie trochę kopiuj w klej. Nie wiem, może ja się mylę, może ja się nie znam. Nie, wiesz co, to nie chodzi o to, że ty się nie znasz, bo każdy z nas jakby troszeczkę inaczej odczuwa tą muzykę i każdy miał swojego faworyta, no bo pamiętajmy, że też jest bardzo dużo graczy, którym się ta gra podobała. Nie wiem, jak tam do końca z muzyką było, czy wzbudziła aż takie duże zainteresowanie. Jeżeli chodzi o mnie, ja w obie produkcje nie grałem, ale słuchałem ścieżki dźwiękowej i powiedzmy, że nawet je dobrze znam. I tak, trzeba powiedzieć, kto był w ogóle autorem muzyki. Autorem muzyki do obu odsłon tego Spidermana to był John Passano. To jest taki kompozytor filmowy, który ma na swoim koncie nawet muzykę do gry Mass Effect Andromeda. I co tutaj mogę powiedzieć? Odsyłam też do naszej recenzji w razie czego na stronie, jeżeli chodzi o Mass Effect Andromeda. No ja byłem w szoku, powiem szczerze, no bo po pierwsze, kto nominował muzykę do gry, która, nie wiem, ona, to nawet ciężko nazwać, że to jest pełnoprawna, już może żeby odciąć, tak, to znaczy, to nie jest minus tego, że ona może nie jest pełnoprawnym takim tytułem, bo to jest tak naprawdę DLC, no mówmy się, widać, że chyba gdzieś tam włodarze Sony powiedzieli, że brakuje im gier na premierę konsoli, to uznali, że żeby Insomaniac jednak nie robiło to na PlayStation 4, tylko finalnie tam zrobili konwersję na PlayStation 5, bo równie dobrze ta gra mogłaby się pojawić na generacji poprzedniej konsoli Sony. No i kiedy ja przesłuchałem tą muzykę, no to mówię teraz muzykę do Milesa Moralesa, tak, która otrzymała statuetkę do BAFTY. No to tak, trzeba powiedzieć, że po pierwsze jest takie ładne, czy to jest ładne słowo? Nie wiem, czy to jest ładne, ale jest często używane i przepraszam, jeżeli też tutaj użyję, ale ona jest generyczna. To znaczy ona jest monotematyczna, ona jest po prostu przewidywalna, jest taka jak każdy by sobie powiedzmy ją wyobrażał. Nie jest w żaden sposób zjawiskowo, ale po prostu pasuje do tej gry. Mało tego, ta muzyka to jest kompletnie, ale to jest kompletna zżynka ze Spider-Man Universum, czyli Into the Spider-Verse z filmu animowanego z 2018 roku. Zresztą ta gra też momentami tak odczuwam, że ona jakby nawiązuje do tej produkcji. Jest do nastolatków, tam są nawet, bodajże tam byli jacyś wokaliści, chyba wokalista, raper, już teraz nie pamiętam, bo ja tak za bardzo nie śledzę tego amerykańskiego rynku, jeżeli chodzi o ten gatunek hip-hopu. Powiedzmy, że jeżeli chodzi hip-hop w Stanach, to jest w ogóle inna historia, bo ja
ja tam, że tak, ja tam pamiętam jeszcze ten hip-hop za czasów Beastie Boys i jeszcze i tutaj Tupaka i innych takich, powiedzmy, znanych tam, powiedzmy, raperów. I jakby tutaj się nie rozwodzą. Tak więc ja osobiście się strasznie, no, czy nie smaczyłem, byłem po prostu zaskoczony, bo prawdę mówiąc, każda inna z tych nominowanych gier, o których tutaj też, Paweł, mówiłeś, czyli chociażby Gozo Tsushima, Hades, The Last of Part 2, Ori and the Will of the Wisp i Sackboy Big Adventure, każda z tych innych produkcji zasługiwała na tą statuetkę. Zasługiwała, bo naprawdę każdy z nich ma coś ciekawego do powiedzenia. Ja się teraz nie będę się jakby rozwodził na każdy z tych jakby z osobna produkcji, ale Spider-Man Miles Morales dla mnie osobiście to jest, no nie wiem jak to ubrać odpowiednio słowa, ale to jest dla mnie jakaś pomyłka. Dlatego ja nie wiem, kto był, czy wiemy, kto był w komisji, bo tam sobie za chwilę z Pawłem tutaj powiemy wam, ale kompletnie tego nie rozumiem, kto nominował, biorąc pod uwagę, że było wiele innych wartych uwagi ścieżek dźwiękowych i wartych, żeby je nominować. I też na pewno mi cieszy jedna rzecz, że w tej kategorii pojawiły się dwie niezależne produkcje. No, Ori and the Will of the Wisp, no to umówmy się, że oni już mają tam bardzo ten duży dosyć budżet, no bo muzyka była nagrana już z oddziałem nawet orkiestry i chóru. Garrettowi Cockerowi już jakby zwiększyli ten budżet, ale jeżeli ja na przykład patrzę na Hades, gdzie Darren Korb sam nagrywał całą ścieżkę dźwiękową, wszystkie instrumentalia, no oczywiście Ashley Barrett tutaj swoje wokalizy i tam są niektóre piękne piosenki, tak jak w wszystkich grach w Supergiant Games, to ja tego nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ja też Paweł. Spojrzeliśmy zresztą, Mariusz, na tę listę osób, które siedzi w tym jury, tak? O tym teraz właśnie musimy pogadać. Osób, które siedziały w BAFTA Games i ujmę to w ten sposób. Przeczytam może wam nazwiska. Clary Boisier, Jessica Dunn, przepraszam, jeśli mylę ich nazwiska, to jest bardzo trudne. Jessica Dunhizier, mam nadzieję, że dobrze mówię. Ludwig Forssell, Takeshi Furukawa, Christy Gilmore, Luke... nie przeczytam tego nazwiska. No choćby nie wiadomo, jak bardzo się starał, nie przeczytam. Luke Hebelt-Waite. Tak, coś takiego bym to prawie. Chyba... Lucy Holland, Jade... Serio? Nie mogę się nazywać Kowalski? Elim Harshakul. Ja bym sądzę, że to jest chyba jakiś... to jest osoba chyba z Azji. Idziemy do piekła za nabijanie się z nazwisk. Wilbert Roget i Ali Tosher. Czy wiesz, ile tutaj jest osób, które znają się stricte na muzyce z gier? Mamy Ludwika Forssella, mamy tak... Czekaj, bo Ludwik Forssell to jest kompozytor. To tego tak, trzeba zacząć, tak? Kompozytor między innymi do Death Stranding. I Metal Gear Solid Phantom Pain. Tak jest, dokładnie. Piątka, tak. Takeshi Furukawa... To samo, też kompozytor. No, od The Last Guardian. Dokładnie. No i później mamy Wilberta Rogetta, czyli... Call of Duty, tak. Destiny 2, Mortal Kombat, jeśli ktoś pamięta ten motyw przewodni, dokładnie. No i kilka Star Warsów również ma. I część z tych osób to są też jakby sami deweloperzy, bo na przykład Claire Bossierie, to ona jest deweloperem. Ja widzę, że jest Ali Tosher, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko, i on jest audio designerem, ale choćby inaczej, on jest audio designerem znany przede wszystkim z gier z lat 90. i tam na jego stronie widzę, że chwali się takimi tytułami jak Star Control 2 i LHX Attack Chopper. W życiu nie grałem w te gry, no ale dobra, uwierzę mu, że jest game audio designerem. A cała reszta, jeśli tak spojrzałem, zestalkowałem tych ludzi, cała reszta, jak na przykład Jessica Dunhizier, mam nadzieję, że dobrze czytam,
Ona tworzy jakieś utwory, jakąś muzykę do seriali, do filmów głównie brytyjskich. Może ktoś kojarzy jej muzykę do filmu Jackie, czyli o żonie prezydenta Kennedy'ego. I jest na przykład... przepraszam, niestety wyleciało mi teraz nazwisko. Ale wiesz co ci powiem, bo mamy jeszcze jedną kategorię do... A czy jedną kategorię? Mamy jeszcze jedną kategorię do powiedzenia. Tylko jeszcze chciałbym na to zwrócić uwagę, że tam w głównej mierze, czy nawet w połowie, może nawet więcej niż w połowie, siedzą osoby, które o grach raczej większego chyba pojęcia nie mają. Tworzą jakieś muzykę do seriali właśnie brytyjskich, do filmów brytyjskich. Tam widziałem, że jedna osoba tworzy jakąś muzykę czy melodię do audiobooków na przykład, do podcastów, ale do gier jakoś tak... Ja powiem ci, Paweł, tak, żebyśmy też na chwilę zamknęli, bo później mam jeszcze dwa punkty, które chcielibyśmy omówić, a czas nas goni. Ja powiem ci, z czego to może wynikać. To znaczy, że część, czy nawet większa część tych osób nie zagrała w tej gry. Czy przesłuchała? Sądzę, że tak. Ale większa część z tych osób nie miała okazji nawet grać, bo to są, niektórzy kompozytorzy nie mają czasu, żeby grać w gry, albo nawet w ogóle nie grają w gry. Tak więc oni nie są w stanie ocenić, jak muzyka sprawdza się w samym tytule, czy jest responsywna, czy jest interaktywna. Można byłoby kilka innych jeszcze wystosować jakichś przykładów. I nominacje, i te nazwiska osób, to tak miałem takie déjà vu z któregoś Digital Dragon. Pamiętasz, tam nagrodę za najlepszą ścieżkę dźwiękową dostał Witcher Frontbreaker. Ja pamiętam, że było tam... To było jeszcze gorsze. Ja pamiętam, że chyba Frostpunk był nominowany. Kto tam jeszcze? Ancestor Legacy, My Brother Rabbit, Memory of Us i tak dalej. Ale nie, czekaj. Sądzę ci, Paweł, nie chodziło mi to, że Witcher był gorszy, tylko że rok wcześniej były nominacje i tam wygrała gra... Nie wiem, czy dobrze pamiętam teraz. Runner. Tam chodziło o to, że wygrała muzyka, która była nie tyle co licencjonowana, tylko to była muzyka z albumu. To jest tak samo jak z Hotline Miami byłaby nominowana, gdzie tam większość tych utworów kompletnie nie były skomponowane specjalnie gry. Możliwe, no nieważne, ale tak czy inaczej, no właśnie taki konkurs i właśnie ten wspomniany Witcher Frontbreaker, no już wtedy zauważyłem, że coś jest chyba nie tak, że chyba niewłaściwe osoby siedzą w tym jury, no bo ja nie mówię, że muzyka to Frontbreakera jest zła. Ja tego nie mówię, tylko spojrzałem na listę nominacji i uważam, że na przykład Frostpunk miał zdecydowanie lepszą muzykę Piotra Musiała, My Brother Rabbit Arka Rejkowskiego, czy nawet Patryk Selina stworzył do Memory of Us. No a ten Frontbreaker tak się jakoś pojawił i nagle zdobył nagrodę. Ja wtedy chyba sobie, nie pamiętam, czy tobie to powiedziałem, czy Konradowi, czy komukolwiek z redakcji, ale wysunąłem taką teorię, że po prostu, cóż, dali nagrodę właśnie tej grze, no bo cóż, to jest Wiedźmin, tak? Wszyscy wiedzą, co to jest Wiedźmin, wszyscy znają Wiedźmina, więc po prostu ją dali i mieli po prostu święty spokój. No ale to jest taka tylko moja teoria. Mam nadzieję, że nie chcę nikogo urazić, nie chcę nikogo obrazić. Mam po prostu, no nie wiem, inne spojrzenie na tego typu imprezy. No ale okej. Ostatnia kategoria, jeśli chodzi o BAFTA Games, bo jeszcze o dwóch rzeczach musimy pogadać. I tutaj bardzo szybciutko przelecę. Jest to Audio Achievement. Nominowani byli Astro's Playroom, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx, The Last of Us Part 2 i Marvel Spider-Man Miles Morales. I tutaj nagrodę otrzymało Ghost of Tsushima. Czyli zdecydowanie inaczej niż to było w przypadku The Game Awards. Tutaj mamy akurat drugi tytuł, również AAA-owy. I przyznam szczerze, jeszcze nie grałem w Ghost of Tsushima, więc na ten temat się nie wypowiem, ale Mario?
W sam tytuł też nie grałem, ale mogę trochę powiedzieć kilka, dosłownie dwa zdania. To znaczy, tam było dużo ciekawych rozwiązań, jeżeli chodzi o środowisko, bo tam jest na przykład też między innymi ten wiatr, który nas prowadzi. Tam jest dużo, dużo było elementów, chyba, które wcześniej nie widzieliśmy, znaczy nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy w grach wideo. Albo słyszeliśmy, ale chyba i nie jakby miało sam znaczenia. A tutaj właśnie ten powiew wiatru, deszcz i tak dalej, one mają duże znaczenie, jeśli chodzi o gameplay. Ta interaktywność była kompletnie inna. Ja na przykład szczerze sądziłem, że albo wygra The Last of Us, albo wygra Half-Life Alyx, bo i w grę nie grałem, ale oglądałem let's play'e nagrane przez naszego zaprzyjaźnionego i drogiego Ryszarda Chojnowskiego, czyli Grysława, bo on jest wielkim pasjonatą VR-ów i tam widziałem jak te dźwięki, no i tam też musieli przecież udźwiękowić wiele tych jakby elementów. Tak więc liczyłem na to, że może któraś z tych dwóch produkcji. W każdym razie nie jestem w jakiś sposób zawiedziony. I super, cieszę się bardzo, że też tutaj została doceniona taka gra o takich elementach, no bo to było w feudalnej Japonii, więc domyślam się, że też jakby sound designerzy musieli trochę się napocić, żeby udźwiękowić niektóre dźwięki całego rysztunku, na przykład tam samurajów, czy no tego otoczenia. Och Jezus, przebrnęliśmy przez chyba najważniejsze nagrody i przejdziemy do jeszcze jednej, ale tutaj zajmiemy się troszkę innym punktem, Mario, bo chcę chwilkę porozmawiać o takiej nagrodzie, która jest stworzona która jest skierowana dla audiodesignerów, kompozytorów i nie tylko, ale zanim to, Mario, chcę się zapytać o taką rzecz, bo tak jak powiedzieliśmy na samym początku, tych rozdań nagród jest od groma, od samego początku roku i jest tego bardzo, bardzo, naprawdę bardzo dużo. Przyznaję się, te statuetki dla kompozytorów, dla sound designerów i tak dalej, ale pytanie, czy te nagrody coś rzeczywiście faktycznie znaczą? Czy są takim jakimś wyznacznikiem jakości? Twoim zdaniem. Teraz zadajesz mi pytanie. Wiesz co, to jest tak samo z Oscarami. One, jak na przykład się porównuje trochę Oscary do nagród w Wenecji, gdzie tam jest nagrody się przyznaje takim, powiedzmy, filmom niezależnym, tak? Kinu niezależnemu, tak? Trudno, to jest zawsze jest trudny temat, tak? Wiadomo, że zawsze jest miło dostać tą nagrodę, bo to jest takie docenienie, ale sądzę, że takie chyba najlepsze nagrody są takie, w których, nie wiem, głosują gracze, tak? Czyli oni mają jakby ten głos, no bo gry są przecież tworzone dla nas, tak? Dla graczy, przecież deweloperzy nie dla siebie robią te gry. Znaczy po części gdzieś tam mają swoje takie marzenia, które chcą spełnić, to na pewno, ale jakby w pierwszej kolejności to te gry są tworzone dla graczy i sądzę, że gdzieś niektórzy kompozytorzy też komponują tą muzykę, żeby spełnić jakieś tam, powiedzmy, swoje marzenia albo jakieś tam ego, jeżeli mają, bo są artystami, tak więc to jakby trzeba im wybaczyć. I myślę, że jakby taką idealną nagrodą to byłoby to, że i tak jest na przykład wymieniony wcześniej przez ciebie The Game Awards, tak, gdzie gracze wszyscy mogą głosować. No to jest taka, no chyba to jest dobre rozwiązanie. No wiesz, my mamy trochę, mamy też jakby dwie nagrody na Game Music, że też mogą nasi czytelnicy głosować, no i też my w redakcji przyznajemy, tylko że ja też patrzę trochę z takiej perspektywy, że my jednak no, ogrywamy te gry, słuchamy te ścieżki dźwiękowe. Ciężko powiedzieć, czy to jest fair w stosunku do jakby do innych, na przykład, nie wiem, gier bądź produkcji, bo nie jesteśmy w stanie wszystkie gry z kolei ograć w ciągu roku i też
staramy się przynajmniej tam nadrobić to, albo słuchając te ścieżki dźwiękowe, bądź zobaczyć jakieś takie gameplaye i zobaczyć, jak ta muzyka brzmi w grze. To, co ja już powiedziałem, na pewno takim chyba najlepszym rozwiązaniem, bo wiemy, że nie ma złotego środka, najlepszym rozwiązaniem to jest to, że mogą fani głosować, mogą gracze głosować. I to, co ty za chwilę powiesz, czyli będziesz mówił o British, znaczy o, tak, o Gangu, czyli Game Audio Network Guide, tam gdzie deweloperzy głosują na swoich kolegów. Tylko czy to nie jest, bo tu powiedziałeś coś takiego, że najlepsze rozwiązanie byłoby wtedy, gdyby fani głosowali na swoje gry. No niby to jest jakaś tam prawda, ale czy to też nie jest taka trochę pułapka? Bo pamiętasz, co się działo wokół na przykład The Last of Us 2? Pamiętasz, jaka była wrzawa? Pamiętasz, jaki był bajzel w internecie? No nie? Bombardowanie było strasznie. I ludzie i bywały takie głosy. I też czytałem, czy to na Twitterze, czy na fejsie, że ludzie głosowali na tę grę z jednej strony trochę na złość, drugiej strony, a inni głosowali nie za jakąś konkretną grą, tylko przeciwko The Last of Us. To jest zawsze jakaś taka... Tak sobie myślę, że problemem jest to, że brakuje jakby doświadczonych dziennikarzy, jeżeli chodzi o muzykę. I jeżeli byśmy na przykład mieli faktycznie rozdawać takie nagrody w kategorii muzyka do gier, czy tam sound designu, to powinny być te osoby, które są, nie wiem, kompozytorami, albo są dziennikarzami, albo powinni być wymieszani, tak? Jeżeli chodzi o jury, że nie wiem, tam powiedzmy jest kilku kompozytorów i kilku dziennikarzy muzycznych. I tak samo jest na przykład sound design, tak samo jest są sound designerzy i też są dziennikarze, którzy w sound designie na przykład siedzą i piszą o sound designie. I sądzę, że to chyba byłoby takie w miarę sprawiedliwe, bo jakby oceniają specjaliści ze swojej branży. I to byłoby chyba sprawiedliwe. Tutaj po części taki jest chyba nawet Game Audio Network Guide, ale tam z kolei nie ma osób, które pracują w branży jako dziennikarze muzyczni bądź opisujące jakieś tam sprzęty sound design, jeżeli chodzi o do nagrywania dźwięków czy jakieś tam powiedzmy programów, które pozwalają później edytować te dźwięki. No tak jak mówię, nie ma jednego złotego środka, ale w pierwszej kolejności bym skłonił się ku temu, że brakuje dziennikarzy z branży muzycznej, którzy piszą o muzyce do gier. Bo to jest też tak, jak ja się teraz przygotowuję już od kilku tygodni do napisania artykułu o tym, jak dziennikarze growi z kolei nie piszą w recenzjach nic o muzyce do gier. No tam są jakieś, niekiedy są jakieś wzmianki, ale to są dosłownie pokroju dwóch słów albo nawet słowa, albo nawet jak jest jedno zdanie, to już jest fantastyczne. Mówię tutaj głównie o polskich, chociaż zagraniczne media też mają z tym problem. I tu chyba bym od tego chyba zaczął, że po prostu brakuje specjalistów, którzy mogliby tym się zająć. Tak? Ja się może odniosę na chwilkę do tego, co mówiłeś, że nie ma dziennikarzy stricto muzycznych w takich redakcjach. Może nie chodzi o to, żeby był jeden taki specjalista albo kilku takich specjalistów z muzyką do gier, ale może brakuje też troszkę większej edukacji a propos muzyki. Tylko znowu, czy recenzenci na przykład pisząc recenzję gier, czy mają poświęcać cały akapit albo pół strony na to, jaka ta muzyka jest piękna, wspaniała i monumentalna i tak dalej? Moim zdaniem raczej nie, to trochę mija się z celem. A jeśli chodzi o tą nagrodę, no to jest to, co trochę powiedziałeś, że brakuje takiego złotego środka, że okej, my mamy swoją nagrodę, dwie tak naprawdę nagrody, przeznaczają i redakcja, i czytelnicy. Z drugiej strony mamy The Game Awards, gdzie w zasadzie głos ma każdy, czyli przebiega to w sposób bardziej demokratyczny. No mamy BAFTA Awards, gdzie mamy jury złożone właśnie ze specjalistów, myślę,
związanych z muzyką i z dźwiękiem w ogóle. No tylko to, cóż, część z nich nie ma doświadczenia z grami. No tak możemy wymieniać tak naprawdę. Tak możemy wymieniać, ale nie ma chyba takiej jednej właśnie, tak jak powiedziałeś, nie ma takiej jednej idealnej, idealnego takiego miejsca, takiego konkursu, gdzie można by było powiedzieć, że ta nagroda dla kompozytora została przyznana. Ja sądzę, że te osoby, które... Wiesz co, Paweł, ja sądzę, że tak podsumowując z mojej strony, to te osoby, które siedzą z jury, to zawsze będą stać pomiędzy młotem i kowadłem. I to jest ogromna presja i też się nie ogłasza na przykład. To jest interesujące, bo nie spotkałem się, żeby wymienionych przez ciebie tam powiedzmy konkursach czy imprezach, gdzie się przyznaje te nagrody, to się nie mówi otwarcie, chyba że ja pominąłem, kto zasiada w jury i na przykład przyznaje te nagrody, albo kto jest w tym odpowiedzialny za nominację. Bo tutaj nawet nie chodzi już o przyznawanie nagród, Paweł, tylko chodzi o nominację. Kto jest odpowiedzialny za nominację? To jest problem. Ja bym od tego nawet zaczął. Kto jest odpowiedzialny za to, że między innymi właśnie... Spośród setki tytułów, które wychodzą w ciągu roku, wybieram akurat te 5. Jaka jest w ogóle, nie wiem, kategoria, jakie cechy musi spełnić gra, która musi się pojawić na tej właśnie shortliście? No nie wiem, dlatego pojęcia nie mam. No to jest akurat to jedno pytanie, na które chyba, nie wiem, może znajdziemy kiedyś odpowiedź, no ale myślę, że znajdujemy się w takiej troszkę mniejszości, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest błędne koło, ale jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, to to, że przy wszystkich wadach i zaletach tych wszystkich konkursów, bo widzę te emocje przy The Game Awards, widzę przy BAFCie, widzę przy Golden Joysticku, widzę przy wszystkich innych, że przy wszystkich tych wadach i zaletach mimo wszystko te konkursy są robione w sposób profesjonalny i są potrzebne, tak. To nie jest tak, że to jest, że cóż, państwo uznało, że zrobi konkurs, że zrobi przetarg, że usiądzie w jury jakoś stada Januszy i Grażyn, którzy w gry w ogóle nie grają albo w ogóle nawet nie wiedzą, co to są, dadzą na odwoź jakieś nagrody, no i fajrant i można iść na po catering. No nie, to akurat... Tego akurat nie można powiedzieć. To jest naprawdę profesjonalnie zrobione, duże widowisko. No i to, co powiedziałeś, że one mimo wszystko są potrzebne. Jednak mimo wszystko są potrzebne. Jedna może rzecz, ale to może powiem w podsumowaniu naszego podcastu. Tu stawiam na chwileczkę kropkę i przejdę do innej nagrody, bo w kwietniu, dokładnie 28, zostaną przyznane nagrody Game Audio Network Guild Awards. I patrzę na kategorie. Mamy tu Audio of the Year, Music of the Year, Sound Design of the Year, Dialog, Best Audio, najlepsze audio dla gry indie, najlepszy soundtrack dla gry indie i tak dalej. Jest nawet osobna kategoria dla motywu przewodniego, dla oryginalnej piosenki, dla oryginalnego soundtracku. I patrzę cały czas na tę nominację, jest tego po prostu od groma. Jest nawet osobna kategoria dla najlepszej muzyki do trailera. Mariusz, możesz więcej coś powiedzieć o tej nagrodzie? Cóż to jest? No to trzeba zacząć od podstaw, a mianowicie... Zawsze zaczynamy od podstaw. Nigdy od końca. Nie no. Zdajemy sobie też tego sprawę, że mamy wśród naszych słuchaczy i słuchaczek osoby, które no może nie mają takiej wiedzy, a też możemy mówić o czymś no tak sobie między sobą, Paweł, no to byłoby trochę nie w porządku w stosunku dla naszych słuchaczy. Dlatego tak, założycielem Game Audio Network Guild, o którym już tutaj powiedziałeś, to jest Tommy Tallarico. To jest osoba wszystkim chyba znana, rozpoznawalna dzięki show Video Games Live, czyli koncertu poświęconym muzyce do gier wideo. No i co, w 2002 roku zostało to założone. To jest taka organizacja
pożytku, nie wiem, publicznego, można by powiedzieć, not profit. I ona jakby miała skupiać się na temat samej jakby muzyki do gier i tych właśnie elementów, o których wcześniej powiedziałeś, czyli te nominacje chociażby. I osoby, które są członkami tej gildii, to mogą tam brać udział w głosowaniu. I on też jakby no, zrobił bardzo wiele, jakby nie patrzeć, to bardzo dużo zrobił Tommy Tallarico, jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo. No i co ja ci mogę jeszcze więcej tutaj dodać? No, przeszedłbym od razu chyba już do tych dwóch najważniejszych nominacji, czyli Audio of the Year i Music of the Year, i tutaj wymienić i ewentualnie powiedzieć tak między nami tutaj, kto naszym zdaniem powinien dostać, chociaż tu się wiemy, że niewiele zmieni, bo widzę, że tutaj są zawsze takie dwie produkcje, o których podczas naszego podcastu się powtarzają. Tak, powtarzają się. Powtarzają mimo wszystko. I to widać nie tylko w tych konkursach, o których mówiliśmy, ale również w wielu innych, że te rzeczywiście tytuły się powtarzają. Ale nie wiem, może będzie jakieś zaskoczenie, bo to jest tak, jak powiedziałeś, że ten konkurs zrzesza muzyków, dźwiękowców. Ja bym powiedział, że stowarzyszenie bardziej niż konkurs. Mhm. A to możesz powiedzieć, jak to wygląda głosowanie na nie? Czy to jest wybiera szacowny jury, czy to jest głosowanie? To jest głosowanie. To znaczy, mamy dużo osób wśród znajomych, kompozytorów, którzy nawet należą do tej gildii. Ja nie miałem okazji się ich zapytać, jak to wygląda. Ale jak też sprawdzałem na stronie, no to nie ma tam jasnej informacji. Sądzę, że to też na samej zasadzie działa może tak jak w tym, jak w Oscarach, bo chyba jest tak, że jak dostajesz statuetkę, to w przyszłym roku już należysz jakby do tego grona, zacnego grona nagrodzonych, tak, z tą statuetką i możesz wtedy brać udział już w głosowaniu. Tak więc sądzę, że chyba tak to też będzie działało. No okej. Możemy, nie wiem, podać, czy to na Discordzie, czy nawet na Twitterze. Nie, nawet na pewno będziemy musieli podać link do strony, kiedy rozpoczną się głosowania. Tam widzę, jest również voting FAQ, czyli będzie można poczytać o tym, w jaki sposób oddać głos, na kogo. A i właśnie warto, bym zapomniał, bo to jest bardzo ważne i to jest chyba ciekawostka, bo można składać swoje, że tak powiem, tytuły gry, wszystko, czyli te wszystkie kategorie, jakie tam zostały, osoby nominowane, można składać. To nie jest tak, że tam już jest jakaś grupa ludzi, która właśnie sama nominuje, tylko możesz złożyć swoją nominację. Wow. Okej, okay, dobra, czyli to już jest... No ale to i tak jest ciekawostka, że tak jest mało na przykład w muzyce, może oni później jeszcze robią taki odsiew. Możliwe. Nie wiem. Okej, przejdziemy do nominacji. Nie przeczytam wszystkich, bo jest tego naprawdę... Nie, tylko dwie najważniejsze. Na cover i remix, mój Boże. Dwie najważniejsze, czyli Audio of the Year i tutaj zostali nominowani Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Hades, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps i The Last of Us Part 2. Music of the Year, tutaj nominowani zostali Animal Crossing New Horizon, Final Fantasy VII Remake, Hades, Metamorphosis, Ori and the Will of the Wisps i Star Wars Squadrons. Przyznam szczerze, nie wiem. Nie, Mario, czy masz jakieś faworyty? Tak, wkrótko. Tutaj faktycznie uważam, że powinien dostać nagrodę Metamorphosis, czyli muzyka Mikołaja Stronickiego i Garego Szajmana. I właśnie tej nominacji mi brakowało w BAFCie zamiast Spidermana. Tej nominacji mi brakowało. I tutaj zachęcam was do przeczytania naszej recenzji na stronie. Bo nasz kolega Maciej Baska napisał i bardzo polecam samą muzykę, jakby recenzję. I tutaj bym chciał, żeby Metamorphosis wygrało. Jeżeli chodzi o Audio of the Year, no to znasz chyba moją odpowiedź. Albo The Last of Us Part 2, albo Ghost of Tsushima. W Cyberpunka grałem tylko przez 4 godziny, wiadomo z jakich przyczyn, nie będę się rozwodził. I no te dwie produkcje byłbym za tym, żeby, jeżeli chodzi o Audio of the Year.
No, o audio, cóż, wypowiedzi się za bardzo nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Music of the Year. No tutaj się składam między Hadesem a Metamorphosis, a Ori and the Will of the Wisps, czyli Święta Trójca, która no, troszkę namieszała w ubiegłym roku. Final Fantasy VII Remake mówię, to jest świetna muzyka, fajna dla fanów, ale no nie, no po prostu nie, jakoś nie widzę jakiejkolwiek statuetki dla tej gry. Życzę naprawdę Masashi Hamazu i Mitsuko Suzuki, aby zrobili autorski, fajny soundtrack, tak jak na przykład Hamazu to zrobił w przypadku Final Fantasy XIII, czyli najbardziej znienawidzonej przeze mnie gry z całej serii. I cóż, jeśli miałbym podsumować tą naszą rozmowę, jeśli chodzi o te wszystkie nagrody, konkursy, to już chyba w zasadzie prawie wszystko zostało powiedziane, czyli można powiedzieć, że te konkursy są potrzebne mimo wszystko. Bo z jednej strony przyznaje się nagrody przyznawane przez graczy, z drugiej strony przez samo środowisko. Jeszcze znajdziemy masę innych takich przykładów, gdzie są przyznawane jeszcze przez inne osoby. Ale to, czego mi najbardziej brakuje w tego typu rozdaniach, i mam taką samą uwagę, jeśli chodzi o Oscary, Grammy, Animate, czyli nagrody dla filmów animowanych i tak dalej. Brakuje mi uzasadnienia tych nagród. Czyli jeśli statuetkę otrzymało na przykład Final Fantasy VII Remake, to chciałbym przeczytać chociaż w dwóch słowach, w dwóch zdaniach, dlaczego tak się zdarzyło. Ja ci podam taki przykład. Jest taka nagroda dla dziennikarzy Grand Press. I tam wygląda to w ten sposób, że oczywiście są nominacje w konkretnych kategoriach. Dziennikarstwo, śledcze, news i tak dalej. No i tutaj akurat najlepsze materiały nagradza jury. Tak, oni wybierają w swoim małym gronie i okej. Ale jest jeszcze tytuł Dziennikarz Roku. I tutaj wygląda to w ten sposób, że każda redakcja ogólnopolska, lokalna ma jak gdyby 3 głosy do rozdysponowania i wybiera 3 dziennikarzy, którzy no, zrobili rok wcześniej duże zamieszanie. I przy okazji wybierania tych dziennikarzy mogą napisać w kilku zdaniach, dlaczego ten dziennikarz powinien dostać tytuł dziennikarza roku. I kiedy dochodzi, i kiedy odbywa się gala, redaktor naczelny magazynu Press, czyli Andrzej Skwosz, czyta przed przeczytaniem nazwiska dziennikarza roku, czyta w skrócie wszystko to, co redakcja o tym człowieku napisała. I wtedy ujawnia się nazwisko dziennikarza roku. Myślę, że nawet, może niekoniecznie w takiej formie, ale właśnie coś takiego chciałbym czy to przeczytać, czy usłyszeć. Dlaczego dany soundtrack, dany kompozytor otrzymał taką nagrodę, a nie inną? Tyle chyba ode mnie. No, to jest bardzo piękne marzenie, ale nie spodziewałbym się, żeby kiedykolwiek to się stało, bo to jest dalej chyba inny kaliber. Pamiętajmy o tym, że mówimy o medium, które jest rozrywkowe. No to jest rozrywkowe, czyli wiesz, każdy z nas inaczej odbiera rozrywkę, każdy inaczej z nas się bawi przy danym tytule i mamy inne jakby jakieś oczekiwania wobec gier i też chyba jako samej muzyki. I wiesz, każdy z nas troszeczkę będzie inaczej odbierał te elementy, o których tutaj wielokrotnie wspomnieliśmy. Bardzo mało czasu mieliśmy, żeby troszeczkę o samych nagrodach powiedzieć i cieszę się, że w ogóle udało nam się poruszyć ten temat, bo myślę, że trzeba koniecznie, Paweł, o tym mówić i cieszę się, że też rozmawiamy to na łamach naszego podcastu i też jakby z serwisu gmusic.pl, gdzie z Pawełem odsyłamy Was i zachęcamy do czytania i też do komentowania, jeżeli chcecie. Bo to też jest dla nas bardzo ważne, bo też pokazuje na przykład, na czym powinniśmy chociażby popracować i też chcemy jakby Was bliżej poznać. Ja tylko dodam od siebie, że chciałbym, żeby było więcej na przykład tych nagród, jeżeli chodzi o przyznawanie. A dlaczego? Bo wtedy więcej się będzie mówiło o między innymi o muzyce do gier, o sound designie do gier. Tak więc niezależnie, czy to są jakieś takie, powiedzmy, robione przez pasjonatów, przez fanów robione nagrody, większe, średnie, kompletnie jakby nie ma znaczenia,
ale też bym nie chciał, żeby się to za bardzo też rozwodniało, tak? To znaczy, że jak już ktoś robi te nagrody, a się przyznaje te nagrody, to żeby jednak odrobił trochę lekcje i nie żeby to były nagrody pokroju, bo to jest moja ulubiona gra i ona dlatego przez to zasługuje. No cóż, co ja mogę więcej dodać? Ja tylko jeszcze na sam koniec dodam, zanim Pawłowi oddam mikrofon, to ja bym bardzo chciał podziękować naszej grupie na Discordzie i wszystkich serdecznie pozdrowić, ponieważ się naprawdę bardzo dużo dzieje. Wspólnie też gramy w różne gry i też poruszamy też ciężkie czasami tematy i też dużo mówimy o muzyce, dzielimy się tą muzyką, tak więc z tego miejsca was serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszego oficjalnego konta na Discordzie gamemusic.pl pod filmem na YouTubie, jeżeli nas słuchacie też na YouTubie, no to w linku w opisie znajdziecie adres do Discorda, a jeżeli jesteście na Spotify, no to odsyłamy was na oficjalną stronę Game Music, bądź jeżeli słuchacie nas na SoundCloudzie, to tak samo możecie nas odwiedzić bezpośrednio na stronie. Paweł, tyle z mojej strony. Chciałbyś coś jeszcze ewentualnie jakieś 3 grosze dodać? Zawsze. Ja mogę powiedzieć, dodać to, co ty mówiłeś, że i na Discordzie, ale również przez maila, czy na Facebooku, na Twitterze, gdziekolwiek możecie nam podesłać tematy rozmów, bo to nie jest tak, że my tylko siedzimy i coś wymyślamy. Nie. Dostajemy również ogromny feedback od naszych słuchaczy, czytelników o tym, co chcieliby posłuchać w naszym podcaście i to jest bardzo budujące, to jest akurat bardzo fajne i dzięki temu ten podcast, dzięki wam ten podcast istnieje, żyje i ma się całkiem nieźle. Rozwija się. Nie wiem, coś tam. Rozwija się. Tak, ewoluuje jak Pokemony. Dokładnie. No cóż, mówiliśmy o nagrodach. Zachęcam również do obejrzenia naszego materiału i przeczytania o tym, kto otrzymał statuetkę GameMusic.pl w kategorii Album Roku GameMusic.pl. I cóż, chyba w ten entuzjastyczny, radosny sposób mogę powiedzieć dziękuję. I cóż, będziemy się słyszeć. Będziemy się słyszeć w następnym odcinku podcastu Słuchaj Gier. Z tej strony żegna się z wami Paweł Dębowski. Oraz jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski. I tym razem było widać, że Mariusz się kłania. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia i do zobaczenia. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.